mocny typ. Ale czekaj, przeszpilka nie przeleć i nie pauzuj. Nawet jeśli to jest ale fake, serio? Jeśli to jest podstawione przez TVP, to... Słyszałeś, że ty masz głos jak NPC, po angielsku? A man in a suit walks up to you now, well dressed, gets out of a very good car and says Robert. Wersów widać, że niezbyt śpi. Zajomeczka jest. Nie? Cześć, Beklecie, ekipa WK z tej strony i dzisiaj nagradzamy widzów, którzy zostawili komentarz pod filmami na YouTubie, szeroko pojętym YouTubie. Sprawdzamy po karcie trending i będziesz ty scrollował. I mamy koło fortuny, będziemy za każdym razem losować nagrodę dla widza, który zostawił komentarz. Elegancko. Kurwa, wiedziałem, że Sejm jest mocno, ale nie wiedziałem, że to ponad milion robi. Tak, tak. Myślałem, że kilkaset tysięcy. Ogólnie ja bym nagrał takie posiedzenie Sejmu też. A my nagrywaliśmy takie coś. O, nie ma komentarzy. Nie ma komentarzy. Wiecie, dlaczego ich nie ma? Jak myślicie? No nie mam pojęcia. Bo nikt nie napisał chyba. Myślę, że Sejm byłby tak jebany. Nie, mi się wydaje, że to nie jest na tyle ciekawe, żeby ktoś napisał komentarz po prostu. Po prostu ich nie ma. Co jest? Poczekaj, co to jest? Co tu się stało? Piosenka o dziecku? Co to jest? Ty. Dobre, terere, terere. Poczekaj, zatrzymaj. Terere. Poczekaj, o co chodzi? To było intro do filmu? Tak. Czy oni nagrali piosenkę o dziecku? Właśnie, wujaczku. Wow! Mały freeze. Kurczę, mała friza. Mały friza. Kawał dziecka już jest, co? Ja w ogóle nie śledziłem. Szybko, no. Tak, no. Często jest. Na przykład robiłam krajek balonowy, zawsze mi wychodził, a pod kawałem... Fajnie. Wersów widać, że niezbyt śpi. Zajomeczka jest. Nie? A to taki makijaż po prostu chyba. Myślę, że makijaż ukrywa brak snu. Tak? No, chyba że aż tak, makijaż. Ale... Może to jakiś nowy, wiesz... Ale kojarzę, że tak się dziewczyny malują czasami. Nie? Zobaczmy konstrukcję domu. Tutaj widzę drabina na strych. Też mam. Mam tak jak freeze. Ja wiedziałem, że jak to jest, tak tego nie znajdę. O, i to jest ciężko. Ty, ale on przodem po tej drabinie. Szacun. Czekaj, wziąłbyś tak z przodem? Patrz. Karton? O tak, nie. O kurde. Dobra, dobra. Spróbuję. Ale to kwestia wyczucia. Dobra, sprawdzamy, czy jest dzik, co? Ale nie, no poczekaj, jak schodzę, to przodem w sumie. A ja tyłem. Ale ja nie mam takiej wysokiej też, aż jako... Dobra, Saker, nagraj to proszę, jak tak dobra. Przodem schodzisz. Dobra, kurde. W ile sekund znajdę? W 10. 6. 5. A ty skanał wersów. 4. 3. 2. 1. I ostatnie moje słowo... To Z, ostatnie słowo. Ostatnia próba. Dawaj jeszcze ostatnią próbę. I weszło. To dawaj kręcić dla Jukity, bo wybrałeś ją pierwszy. A lewą ręką? No. To może Robur niech lewą ręką. To dawaj lewą ręką. Robur kręci lewą ręką. Robur kręci lewą ręką. Koszuleczka, fajnie. Gratulacje. Leci do Julki. Pierwsze logo nasze. Retro to nawet, to już nie jest klasyk, to jest koszulka retro. Julka. Legendary, legendary dziś. Będziesz legendą w tej koszulce. Może, ej, puśćmy jeszcze raz intro. Ktoś taki jak ty. Dziękuję, Pącz. Dobra, bardzo fajnie, że zwolniłeś to. Ciao, witam bardzo Friso serdecznie. Friso nie biega w chuj, będzie chciał w maratonie wziąć udział. Widziałem, no. Podsyłał mi ostatnio 3 dychy, zrobił swoje pierwsze. Zaskoczyłem się, że już taki dystans. On leciutki jest, ja nie doszedłem do tego dystansu. Nie uważasz, że trochę raszuje z tym bieganiem? Że za szybko do maraton? Myślę, że teraz no rush zrobi. A tak na serio, wydaje mi się, to zależy od celu. No jeżeli chcesz tylko przebiec maraton, jakimś tam bazowym tempem,
uśrednionym, takim wolnym dla wszystkich, to może przebiec, nie? No bo przejść. Sobie, no. Ale żeby wskoczyć na okolice, to zależy od masy ciała, jaki wynik będzie dobry, ale powiedzmy w okolice 3:30 czy tam 3 godzin, zejść poniżej 3, no to trzeba pobiegać dłużej. Mhm. A ty, o 3:30 to dłużej. Nie wiem. Na pewno im dalej, tym gorsze są moje możliwości. Dobra, Marcin wygrał. Marcin docenia montaż u Buddy. No, kręć. Trzeba przyznać, że bardzo dobry montaż. Kręcimy. Kręć, kręć. Co to jest? Karton, batony, kokos. Mega nagroda. Kurwa. No, deficytowy towar. Ostatnio się skończyły na nie magu. Ma tych batonów tak dużo, no. Nie było. Zazdro, fajne. To chodzi nagroda. Na pewno o cały karton, czy jeden baton? Cały karton. Karton. Kurwa, nie. Dzień tylko liczyłem na to, że tu też będzie to intro z piosenką. Co ostatni dzień w Afryce przyniósł ciekawego? Wodospad super. Super. O, jak nie topesz. I'm Batman. Jak nie topesz? Co jest? No, z Chorwacją mi się kojarzy to. Trochę jak Raszyn, co? Ej, poczuł nie, ten Chorwacja. Upadek, nie? W wodzie. Poczuł, w takiej poczuł. Pozie. Kurwa, chlasny. Klasną kurwa nie. Wszyscy skaczą. Skoczylibyście tak, powiedzcie? O tak. Skoczyłbyś tak? Wysoko bardzo. Myślę, że tak. Nie. Musiałbym od niższych wysokości. Ja myślę, że zobacz sobie. Na dupę bym skoczył. Patrz na wysokość. Jeden wysoko. Metr. Nie skoczyłbym tak, ale na dupę bym skoczył. 10 metrów minimum. Nie, nie skoczył. Myślę, że byś skoczył, bo to jest ponad 10 metrów. Tak się śmieję jak z tymi skokami, co sobie gadaliśmy, żeby pojechać na skocznię. Taką bulę usypaną przez amatorów, metrową. Gdzieś koło tam domu swojego, to... Ale nawet tam mógłby być problem. Nawet... Musiałbyś mieć przygotowanie ogólnotoryczne też i jakieś wprawki. Kurczę, to nie jest chyba 10 metrów. Chyba przeliczyłeś. Mi się wydaje, że to jest 6. No co za wysoką chuj. Patrz, to jest może człowiek. Być z 9 metrów. Tam gdzie siedzi ten na prawo? On siedzi, no nie? Ale 10 raczej nie, czekaj. Ale skalę rozkminię, on siedzi. 170 siedzi centymetrów. Tutaj on ma metr, tak? Na siedząc. No, no. Raz, dwa, no, trzy, skracasz. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, a niech on wyciągnie się skoczek. 6 metrów, człowieku. Niech wyciągnie się skoczek i policzymy. Ale no, z 6 metrów... A czy byś skoczył, skoczyłbyś, ale czy byś chciał skoczyć? Ja bym nie chciał skoczyć. Ja bym, no, ja nie, bym chciał, nie chciał, ale skoczyć. Jakby mi ktoś powiedział co i jak, no to bym skoczył, żeby zaliczyć po prostu ten jeden raz. A tak to później bym nie skakał sam. No, ja bym nie chciał po tarczy wrzoska, bym nie chciał skakać. Przed tarczą wrzoska może bym się skuszył. A mi się wydaje, że to jest mniejsze ryzyko dużo niż przy tarczy wrzoska. Tutaj? No, że dużo też mniejsze mi się ryzyko tak wydaje. Jest. No to. Bo na nogi ale jak spadasz, to możesz spaść z 20 metrów i nic się nie będzie. Ale wciąż, wiesz, po chuj mi to, mam coś takiego. No. Ale fajnie, że sobie skaczą, tylko mówię, że dla siebie, nie? Ale wiem, że ty to traktujesz jako taką misję na przykład. Raz, ale ja lubię skoki do wody, tylko ja nigdy nie skakałem tak wysoko, bo nikt mi nie mówił, jak to się robi. No i skakałem tylko z 2 metrów. Do wanny po prostu skaczesz, nie? Lubisz skoki do wody. No tak, tylko do wanny skakałem. W dzieciństwie na główkę, jak widać. Dobra, 1,5 metra, tak? 3 metry, 4,5, 6, dobra, 8 metrów jest komisyjnie. 7. Też bym 7 dał. Kurwa. To jest 1,5, tak? Zgadzacie się? Takie 2. Fajnie, jakby ktoś stanął tam na prawo, nie? Z Gen Z. Tam, wiesz, na tej skałce na prawo. O, to jest... Takie 2 kosze, takie 3,50, coś takiego. 1,5 metra. No, no. To nie? Ale jakie 6? Jeżeli ten typ ma metr, no to dlaczego to ma 6 metrów, waszym zdaniem, czy 7? Raz, dwa, weź linijkę może mieć z iPhone'a. 4, 5, 8, 9. Jebać ten temat. 7. Yeah, 8. Wyjdzie, że 6, jak chuj. Było. Najwyższy wektor, jakiego zrobiłem, 14 metrów, porąbane. No dziki, Jensi nie oglądają, co? Oglądają. No ale mało, nie? Mało. Trzeba będzie nagrać podsumowanie memów z armii, takie. I z nagrodami. Roczne, no. No. Oscary 2024. No. Kurwa, aż tak ciężko? Dawno nie robiliśmy odcinka. A, myślałem, że to dzik. Wiesz, dawno nie było. No wiem, ale wiesz. Ale wiem. Że O, pączek jest. O, pan no to... Daria. Kanał Plus? Rush się skończył, dawajcie więcej kanał...
plus. Nie wiem, ale Pandaria, zdobywasz nagrodę. Fajny koment, nie? Saker rzucasz. Owco. Co tam jest? Graj dalej. A można nic? Nie wygrać? Białko, Milky Way. No to wygrywasz białeczko Milky Way. Gratulacje. I się nie skończy tak szybko. Znaczy mleczny baton, tak? O to ci chodzi? Dokładnie tak. To udajesz, że jest mleczny baton tam. Udajesz, że widzisz. Ale możemy to zmodyfikować bez problemu. Montażysta podmieni na czas trwania odcinka. I na przykład teraz kręcę i tam wszędzie jest mleczny baton, nie? Kozlo, tak. Poczekaj. Na prawo, Arturo, widzicie? Kozlo na prawo, na miniaturce. Tak, patrz, tak. Tylko pod, w lutym. No. A no. Dobra, jesteśmy na filmie 1 z 10 i teraz patrzcie, robimy tak. Co święte, przeciwieństwo sfery świeckiej nazywanej... Kozlo przed QNB, tydzień przed QNB. Co ty chcesz zrobić? No saker gada. No, że co chcesz? No chcę, żebyście odpowiedzieli na to pytanie. U sakrum. Skąd wiesz? No każdy to oglądał, kurwa. Wszystko oglądałeś? No człowieku. No to ja nie oglądałem tak, żeby pamiętać każde. Wiadomo. Nie, ja nie oglądałem ty. No to nie chcecie. Znaczy, nigdy w życiu nie zobaczysz. No to patrzcie. Opowiadaliśmy. Na to pytanie też będziecie znać odpowiedź? No dawaj. Astronomia. Europa, Io, Ganymedes i Kalisto to odkryte przez Galileusza księżyce... Jowisza. Kto na Jowisz stawia? Może Saturn i Merkury. Ale wy wiedzieliście, że Jowisz, czy tylko Saker wiedział? Wiedzieliśmy. Proszę na siebie. Shiva to bóstwo której religii? Hinduska. No dobra, podpowiedziałam. Jak nazywano białą niewolnicę w haremie sułtańskim w dawnej Turcji? Dziwne słowo to było. Nie znam tego słowa. Robur? Ja nie wiedziałem właśnie, co on wymówił wtedy. Dawną niewolnicę w haremie sułtana. Kosiwa. Pamiętam, że trudne Kosiwa. Słowo. Kosiwa? Kosiwa. Odaliska. Obelix. Właśnie, obeliska. Właśnie Obelix. Nie, serio, akurat na tym pytaniu nie zrozumiem, co on powiedział nawet. Nie znacie wszystkich odpowiedzi. Kurwa, kurwa, ale mocny typ. Ale czekaj, proszę, Irka, nie przeleci, nie pauzuj. Jest, kurwa, nawet mocny. Jeśli to jest ale fake, serio? Jeśli to jest podstawione przez TVP, ta. To kurwa 10 na 10 i tak, no tak robota. No. Nie, on nie jest podstawiony. No pewnie nie jest. Na podstawioną ale, ale wiesz, załóżmy, że jest podstawiony, to nie wiem, czy to nie jest jeszcze lepsze, że oni no. To podstawili w ten sposób. Ale ogólnie chciałem udowodnić. Kurwa, bezbłędny. Chciałem udowodnić, fajnie, że powiedzieliście, że oglądaliście wszystko, znacie wszystkie odpowiedzi. Chciałem udowodnić, że tak nie jest. Ale znamy, no. Tylko nikt nie pamięta tego słowa, bo jest na tyle dziwne. Czyli wszystkie inne odpowiedzi znasz. Ale imponuje no. Ci, co? Imponuje ci. Zasobem swojej wiedzy. I to jest najważniejsze. Piłka nożna. W którym mieście ma siedzibę angielski klub piłkarski West Ham United? No gdzie? No mówcie wy, bo wy znacie odpowiedzi na wszystko. Londyn. Ale później. W Londynie. Na siebie, proszę. I co to? Saker wiedział? No, Londyn. Tak. Synteza w roślinach może zachodzić nie. Bez udziału energii świetlnej. Nie może. Nie. Proszę na siebie. Który filozof nazywany jest ojcem dialektyki? Heraklit. Heraklit z Edenu. Kurwa, nie z Edenu! Żebyście się wyrywali z odpowiedzi. Heraklit z Edenu. Ale co, Robur, wiedziałeś odpowiedź? Heraklit. Saker, znałeś odpowiedź teraz? Heraklit z Efezu. Z Efezu. Muszę na siebie. W którym języku Andrzej Frycz napisał rozprawę o poprawie Rzeczypospolitej? No jak jest Saker Heraklit po angielsku? W jakim języku rozprawka o poprawie Rzeczypospolitej? No, łacina. Heraklit? Po łacinie. To było oczywiste, bo wiadomo, że dokumenty kiedyś były po łacinie. Ale nie znacie wszystkie odpowiedzi. Wiecie, że on wygrał finał, nie będąc w finale? Heraklitus. Nie był w finale. W sensie, bo nie dojechał. Heraklitus, tam! Nie wygrał. Jak? Nie będąc tam. A, nikt nie przegonił jego punktów. Pierdolisz. Więc wygrał, nie przyjeżdżając tam. Oficjalnie wygrał. Fajnie. O kurwa. O, jest filo. Ale giga czad. Elegancko, filo. Słyszeliście? Działa? Tak. Ja jestem za tym, żeby w milionerach był pan Artur. On ogólnie, jeśli on ma pamięć fotograficzną, no to powinien w każdym tym. Co mamy? Tuj frep g, bo ty wita zgrzewka. Co? Grzewka vitamin boost, grapefruit. Dobra, no to grejpfrucik leci, biały. Leci, nowy smak.
Gratulacje. Też jest słabo dostępny, chyba tylko w Dino, a jest bardzo dobry smak. A to jest pierwszy odcinek serii. Ej, Filo, prowadzi kanał. Z moją obietnicą. Można od razu zalokować. Sprawdzamy, czy jest koment dzika u Filo. Incepcja robi. Incepcja w chuj, no. Jest. Jest. Sprawdź, czy ten jeszcze. To on. Filo! Wygrywasz w Incepcji. Dawaj, losujemy. O, i kolejna osoba. Możemy napisać komentarz? Dawaj, jeszcze coś dopisz. Kurde, nie działa to. Koksowo. Git. Lecimy next. Same? Nie. Same. Nie, nie będzie komentów. Będzie. Może być same, same person, ale, ale będzie. Ósmy. Nie docenił, serio? O, jest. Spoko, nie musicie. Tu będzie na pewno, co? Nasza widownia śledzi obrady. Jak nie, Sejmu to szajm. No, my mamy dalej nic? Ludzi, którzy interesują się światem, polityką, biznesem, więc na bank. No przecież nie oglądają nas tylko osoby, co oglądają content fitness albo rozrywkowy. O, piłka śledzi, nie? No to dzik też będzie. NASA. O, George Bush. Clint Eastwood. Ferrari. Droga Mleczna. Ser. Dla pieniędzy Paweł jest, a nas nie będzie? Kurczę, nawet fan Robloxa. Ciekawe, czy jest w Multiverse takie drugie WK, gdzie zamiast Robura jest Roblox. Postać. Trochę taki wykrzywiony, nie? Myślę, że jest. Wiesz dlaczego? I wszyscy mają normalne głowy, a on ma taką kwadratową. Tu jest dzik. Tatarek 9955. Gratulujemy i kręcimy dla ciebie śmigłem. Zaczekałem. Roblox. Co mamy? Graj dalej. A kurwa, zagram. Epagr Ywko Zep Gryp bezkofeinowy. Gryp bezkofeinowy. Grzebeczka. Dostępny w Biedronce. Grape. Tylko w Biedronce dostępny. Tak. I ogólnie to jest najpopularniejszy smak. I w na tym momencie. Stronie. Najbardziej chwalony. Dlatego musieliśmy zrobić jego wersję 0 i gratulujemy Tatarek. Musicie spróbować, jak będziecie w sklepie, zamiast coli do posiłku. Tak jest, nie mam klapeczków Biedronki wyjątkowo teraz, ale zawsze mam. O. Ale są pod tobą. O, właśnie o. Lubimy Biedronkę, bo tam jest grape bezkofeinowy. Dobra, spróbujmy Mortalcia. Think about it. Tam znajduje się 10 studentów i Dominik. Kurwa. Co? Weź jeszcze raz od początku tego filmu. Kurwa, powiem wam, dziękuję. Odfrizowe otwory, mocne początki. Mają, kurwa, co jest grane w ogóle? Ogólnie wyobraźcie sobie... samego Rudego. Nie mogę tak zrobić. Musisz. Dobra, to już pójść, no. Jak liczy tam. Fajnie, no? Dobra. A ciekawe, czy jest człowiek, czy są takie różnice między ludźmi, że my słuchamy na 0,25? Że tak szybko inaczej, neurony mają, nie? Że tak szybko wychwytują informację, że dla nas to jest 1, a dla niego to jest 0,25 i by sobie przyspieszył. Myślę, że są. No. Nie sądzę, ale że aż kiedyś tak. Nas ktoś, aż tak? Ktoś nas kiedyś spowolnił na TikToku czy gdzieś i wyglądało, jakby była debata najebanych ludzi. No wiem. I od tamtej pory lubię sobie zwalniać. Przecież to my to robiliśmy na odcinku. Tak? No. Tak? No Robur puszczał, nie? A, ja gdzieś puszczałem chyba. A, możliwe, no ale jest taka w chuj z tego. Ty, a widziałeś, że słyszałeś, że ty masz głos jak NPC, kurwa, po angielsku? Jesteś, kurwa, jak chat GPT. Jak to? No jak mogę? Dobra, da się szukamy. To odpalić tutaj? Tylko dzika znajdę, bo u Mortalcia będzie szybko, no transformację z Mortalciem robiliśmy. Ma, a ogólnie masz głód jak... Głód? Masz głód. Masz głód. Udowodnij mi to. No to musiałbym ci wysłać ten. Nie wiem, czy da się to tutaj odpalić. Ej, yes. Patrzcie, mówiliśmy o grape'ie i ktoś zmienił. Grape. Sam ktoś zmienił na grape'a. I będzie grape. Nie ma tego. Jest grape?
Kysalk, Kizg, Aklusk. Patrak. No to co zwyciężył Patrak? Bandzik Tropik. Zjebałeś się. Kysalk, Kizg. Klasyk. Koszulka. Aklusk. Koszulka klasyk po raz kolejny. Koszuleczka klasyk. No a tak naprawdę się. Retro leci do ciebie. A co do tego TikToka, jak to wpisać na TikToku? To weź na TikToka. A man in a suit walks up to you now, well dressed, gets out of a very good car and says, Robert, I give you $1,000,000 in this suitcase, but you can't touch the barbell for the rest of your days. What would you say to him? I'd fuck him on the snout. Już byś jak był. Tylko tyle chciałem się poprawiać. I ci wygenerowało ten głos, jakbyś był po prostu asystentem Siri. Czy możemy takiego... do kanału Shots wysłać zgrzewkę grape'a bezkofeinowego? No możemy, ja bym to zrobił. Który jest oczywiście w Biedronce również, jakby ktoś chciał kupić. Ale Shots otrzyma go w paczce. Sprawdzam jak. Ale prośba, potem jeszcze weso podpalmy. Tak, po prostu. To już, bez nagrody. Później sobie w domu odpalisz, co? Jak zawsze. Dobra. Dobra. Jest. Jezu, jak szybko, no, no nie sam... Ej, to podwójne kręcenie tutaj. A pokaż trochę filmu. Wszystkim, już, moi drodzy. Już trochę, ja trochę. Trochę, to znaczy moja interpretacja, tak? Subiektywne, 2 sekundy. Zadowolony jesteś? Dobra, czy możecie się zgodzić za to, że top comment wpadł? Że dla ludzi, co mają top comment na danym filmie z naszym logo, bo to jest ambasador teraz nasz. Zobacz, wchodzisz, jest logo dzika, to jest... Możliwe. Dla nas bardzo korzystne. 2 kręcenia możemy dać ludziom z top komentów? Chyba tak. Dobra, to ja pierwszy. Remigio. Czytam komentarz sobie. Mordimer. Prawie palindrom. Ciufek. Aha, czyli że firmy podbijają swoje ceny nieproporcjonalnie dużo w stosunku do tego, ile inflacja wynosi. Ale ceny tam patrzyliśmy... Sprytnie. No to były chyba takie same jak rok temu. Jarmark krętaczy. Jeszcze pewnie my kojarzymy Jarmark Europa, nie? Fajne określenie. A wiecie, co to Jarmark Europa? Tak. Saker? Nie, bo nie było takiego pytania do pana Artura. To jest jedyna wiedza, jaką posiadam w życiu. Stadion Narodowy. To był stadion wcześniej, tak określany. Stadion dziesięciolecia. Tam kupowało się podrobione rzeczy. Takie byli czasy. Kiedyś kupiłem Tonego Hołka gierkę, nie? Na Jarmarku Europa. A wraca, ma tam film po rosyjsku, tylko nie pamiętam, jaki to był. Ale normalnie dość, że film, to jeszcze kurwa rosyjski dubbing był wjebany, nie? W sensie taki lektor, nie dubbing. Taki jakby ten typ, co to sprzedawał, sam nagrał ten wokal. Zajarany byłeś, co jak wracałeś? W chuj, no ale to często się zdarzało, że było zupełnie coś innego. Dobra, czyli zgrzewa Vitamin Boosta i owca dasz drugie kręcenie? No. Krętaczu. I dla Mordimera... jesteśmy krętaczami razy 2. Karton, baton, kokos. Uuu, jeszcze top no, nagroda 2 kartony. Dobrze. Podwójna. Fajny zestaw w ogóle. Baton z grape'em, zajebiście. Popijać sobie tego batona grape'em, idealne połączenie.